Pytanie zada teraz pani poseł Klaudia Jachira, Koalicja Obywatelska. Szeregowy pośle Kaczyński, panie marszałku, Wysoka Izbo. Nie mam wątpliwości, że zapewnienie bezkarności urzędniczej to istotna kwestia dla całej dobrej zmiany. Ja to zdecydowanie rozumiem. Jednak bezkarność urzędników nie powinna dotyczyć kradzieży tylko podczas pandemii, bo ta się przecież kiedyś skończy. Ta ustawa powinna objąć cały okres waszych rządów. Co więcej, ustawa nie powinna się ograniczać do samych urzędników. Nie zapominajcie o rodzinie, o braciach, swoich siostrach, żonach. Oni też chcą kraść i chcą pozostać bezkarnymi. A co z waszymi asystentami, trenerami, instruktorami i całą tą ośmiornicą, która tak sprawnie do spółki z wami rozkrada narodowy majątek ostatnich 5 lat? Mają to potem oddawać, bo co? Bo dzisiaj nie umiecie, zabrakło właściwych uregulowań prawnych? Zdecydowanie ta ustawa jest do poprawy. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Robert.